Jeżeli dziecko nie spróbuje biegania, to nie będzie wiedziało, czy lubi bieganie. Czyli raz, dwa, trzy zaciągnąć, pokazać, zobaczyć, co się dzieje. Mamy środek zimy i ja bardzo lubię jeździć na rowerze. Staram się unikać tylko wtedy, kiedy są roztopy, kiedy jest ślisko, a po śniegu się jeździ ciężej, czyli jest trudniej, ale już w połowie jazdy jest fajnie, bo ja się dobrze czuję. Z tym, że jak mam wyjść na rower na przykład, to po prostu myślę sobie, no jestem idiotą, wariatem, co ja w ogóle robię. Zresztą jak patrzę na ludzi, którzy widzą, że ja wchodzę na rower, to też się na mnie tak dziwnie patrzą. Ale tak powiem, się tym nie przejmuję. I już po 15 minutach już się czuję świetnie, a po powrocie z tego roweru, nawet to wystarcza 40 minut takiego wysiłku, to po śniegu jak się jedzie, to rzeczywiście jest duży wysiłek. Oczywiście zalecam w tym momencie dla osób, które kończyły 40 lat, pulsometry, bo tam niebezpiecznie u niektórych może wzrosnąć tętno, ale po takim nawet pół godziny 40-minutowym wysiłku ja po prostu tak uśmiechnięty wracam do domu, że się w głowie nie mieści. Bo się wydzieliło kilka hormonów szczęścia i generalnie jest człowieka takiego trudniej zdenerwować. Czyli czy wysiłek dla mnie jako powiedzmy taty nastolatka, którego trudniej zdenerwować, prawda? I w tym momencie na przykład jeżeli dziecko też będzie po wysiłku i on się będzie trudniej denerwował, to w tym momencie jest łatwiejsze. Czyli ja bym na przykład popatrzył, jeżeli dziecko chce chodzić na sporty walki. Jeżeli ma jeszcze skrzywienie kręgosłupa, to na przykład sporty typu boks, niestety one mogą wypromować skrzywienie kręgosłupa. Czyli jeżeli dziecko chce ćwiczyć jakieś sporty walki, to musi trzeba wybrać dyscyplinę, która będzie symetryczna w miarę, bo już na przykład te pozycje w karate czy w kung fu są chyba troszkę bardziej symetryczne, a w boksie jest wymuszona taka pozycja z gardą, że jedna strona jest zasłonięta. I już widziałem parę dzieciaków, którzy mają skrzywienie kręgosłupa. Tak samo na przykład muzyki, skrzypkowie mają notorycznie, to trzymają, no to pozycja, która jest wymuszona. Dużo osób ma też wady postawy. Czyli sporty postarajmy się wybrać symetryczne, nie dla wszystkich agresywne, bo część dzieci musi mieć takie coś. Natomiast część nie, znaczy to też jest samopoczucie, wzrasta wartość, że w szkole jestem taki silny, ktoś podskoczył, dostał, prawda? I ja teraz jestem taki gość i nikt nie podskoczy, prawda? To też buduje że tak powiem, to buduje lepsze samopoczucie dziecka, lepszego samoocenę, ale wybierzmy może sporty ogólnorozwojowe. Na przykład ten crossfit rzeczywiście jest ciężki, ale jak patrzę na dzieciaki, które wychodziły z tych zajęć, nie wszystkie przychodziły szczęśliwe, ale wychodziły naprawdę zadowolone.